Koordynatorką programu Poczekajmy. Bardzo miło Państwa powitać na webinarium, jak przeprowadzić grę terenową inspirowaną książą. To jest nasze pierwsze webinarium w naszym programie, które jest finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Naszą ekspertką w tym temacie jest pani Marzena Tym. Pani Marzena jest nauczycielką języka polskiego i bibliotekarką w jednej ze szkół w Oleśnicy. Jest także redaktorką językową, obroniła doktorat. I też jest od kilku lat uczestniczką programu Centrum Edukacji Obywatelskiej. A od ubiegłego roku jest Poczytajmy i chciałaby się podzielić swoją wiedzą i też swoimi doświadczeniami właśnie przeprowadzenia gry terenowej, która miała miejsce w ubiegłym semestrze. Widzę, że panie się tutaj uaktywniają na czacie. Właśnie tutaj na dole jest czat. Są pozdrowienia od nauczycielek. Dzień dobry wszystkim. Pod koniec też będzie można zadawać pytania. Ja za chwilę się wyłączę, będę moderować ten czat. Jakby panie, że same panie tutaj na razie są, miały jakieś problemy techniczne, to też proszę tutaj na czacie pisać, że czy coś nie słychać, czy może czegoś nie widać, to ja będę jakoś próbować odpowiadać. To tyle tak na wstęp. Bardzo dziękuję już za udział i oddaję głos pani Marzeniu. Miłego słuchania. Dzień dobry, dziękuję za piękne przedstawienia. Ja bym chciała dzisiaj Państwu tak opowiedzieć o tym, jak przeprowadzić grę terenową inspirowaną książką. No mam nadzieję, że ta prezentacja zachęci Państwa do tego, żeby taką grę zorganizować w szkole. Jeżeli coś będę mówiła w niezrozumiały sposób, to proszę zadawać pytania, także chętnie na wszystkie odpowiem. Na początku powiem, na czym polega konkurs, jaka jest główna idea. Chodzi o to, że trzyosobowe takie grupy z każdej klasy ze szkoły przychodzą pewnego dnia, pięknego jesiennego, bo zawsze taki konkurs robię właśnie jesienią, do biblioteki szkolnej. Właściwie spotykamy się przed drzwiami biblioteki. I dzieciaki na tych drzwiach mają wywieszoną mapę. Mapę z terenem szkoły. Na tej mapie umieszczone są tak zwane QR kody. Dzieci za pomocą telefonów znaczy nie, na terenie szkoły szukają kodów, skanują te kody, odczytują pytania i potem właśnie przybiegają z gotowymi odpowiedziami na metę. I tak, może tak, jakie są cele tego konkursu? Jak Państwo widzą na zdjęciu, no to widzimy roześmiane, szczęśliwe nastolatki. Właśnie chodzi o to, żeby budować jakiś taki pozytywny w ogóle wizerunek i biblioteki, i bibliotekarza, nie zawsze tego zgorzkniałego z palcem na ustach, uciszającego, tylko właśnie, żeby biblioteka była takim miejscem, w którym młodzież się dobrze bawi. Poza tym no, chodzi o to, żeby rozwijać zainteresowanie literaturą, ale w tym roku ten konkurs był dla mnie też szczególnie ważny, ponieważ ja do tej pory uczyłam w gimnazjum. I nasza szkoła została przekształcona w szkołę podstawową. W związku z tym przyjęliśmy tutaj nasze mury wiele klas nowych, tylko te trzy klasy siódme. I chodziło o to, żeby w październiku ci siódmoklasiści poczuli się takim naszym, też naszymi uczniami, żeby też właśnie zostali wciągnięci w ten krąg czytelników, miłośników biblioteki. I no, naprawdę świetnie się to sprawdziło.
Na początku tak, może takie kwestie organizacyjne. No bo wiadomo, że jeżeli kilkadziesiąt osób w szkole, no w naszym przypadku, bo tak około 30-36 osób, jeżeli mają zapoznać się z książką, no to ta książka musi być dostępna, prawda? Warto by było, żeby to. Znaczy ja tutaj absolutnie nie chcę umniejszać roli czy Żeromskiego, prawda, czy Reymonta, bo uwielbiam tych pisarzy, cenię ich. Z tym, że chodzi o to, żeby to były takie książki, które rzeczywiście młodzież bardzo lubi. No i tak, skąd wziąć takie książki? My akurat jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, że zrealizowaliśmy właśnie ten Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. W związku z tym, no ja akurat jestem no zwolenniczką tego starego, tak, dotychczasowego kanonu lektur i starałam się jak mogłam, żeby wprowadzać książki jakieś tam ciekawe, prawda? Żeby to nie było zawsze tak, że tą lekturą zaproponowaną przez ucznia były syzyfowe prace, tak? Tylko żeby to był, nie wiem, Oskar i Pani Róża, czy Percy Jackson, Niezgodna. No, dzieciaki uwielbiają tę pozycję. Jeżeli chodzi o ten Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, może ktoś, bo ja wiem, że wszystkie szkoły mają możliwość, prawda, partycypować w tym programie, więc tutaj też podpowiadam, że można, widzę Państwa na zdjęciu, że można zorganizować takie wybory na jakąś tam, prawda, książkę, którą warto zakupić do biblioteki. Ja gdzieś tam w razie czego mogę też udostępnić adres bibliograficzny do artykułu, który na ten temat opublikowałam, jak takie wybory, taką kampanię wyborczą przeprowadzić. No, także, no, a jeżeli nie, no to nie wiem, na przykład nawet można się, prawda, udać do jakiejś biblioteki publicznej, bo takie biblioteki prowadzą dyskusyjne kluby książki, także zakupują też książki w dużej liczbie egzemplarzy. Akurat ja taki konkurs robiłam 2 razy. Raz była to Niezgodna, naprawdę, no, nie wiem, czy Państwo znają, czy nie, no, to jest książka po prostu uwielbiana przez młodzież. Zresztą ja też się w niej zakochałam i w książce, i w filmie. W tym roku robiłam właśnie konkurs na temat Percy'ego Jacksona. Druga książka, którą dzieciaki uwielbiają i którą jeszcze omawiam ze swoimi gimnazjalistami, póki jeszcze mogę, bo niestety wracamy teraz już razem z podstawówką do takiego kanonu, z którego korzystało się wiele, wiele lat. Sama byłam uczennicą. Tutaj tak, etapy przygotowania konkursu. Tutaj taka może rzecz śmieszna. Ja w tamtym roku, jak robiłam po raz pierwszy konkurs, jeszcze on nie był, prawda, opatrzony gdzieś tam tym patronatem, poczytajmy, to wykluczałam swoje dzieciaki, swoich gimnazjalistów, bo stwierdziłam, no tak, będą jakieś zarzuty, że może dzieci znały pytania, także no, wykluczałam swoją klasę, żeby było sprawiedliwie. No, przyznam tak, że dzieci miały, dzieci, ja zawsze, matka zawsze dzieci, dzieciaki miały żal, że nie wzięły udziału w konkursie. W tym roku zrobiłam konkurs z jeszcze inną nauczycielką i z moimi 3 osobami z klasy i podpisałam właśnie z nimi taką umowę o dochowaniu tajemnicy. To, że nie zdradzili pytań, to jest dla mnie oczywiste. No, ufam swojej młodzieży, a poza tym akurat moja klasa nie wypadła najlepiej, także żadnych tutaj zarzutów nie słyszeliśmy. Potem tak, trzeba opracować regulamin. Ten regulamin, ja bardzo chętnie go udostępnię, jeżeli Państwo będą zainteresowani, bo on jest dosyć skomplikowany. Znaczy skomplikowany o tyle, że mówię, jakie aplikacje trzeba zainstalować, żeby odczytać kod, co dokładnie trzeba zrobić, ile osób może skorzystać. Taką śmieszną klauzulą też jest punkt dotyczący korzystania z internetu. Też Państwo zobaczą w takich materiałach, które udostępnimy, bo
Ten punkt brzmiał mniej więcej tak. Uprzedzając Wasze pytania o możliwość korzystania z internetu, to informujemy, że nie jesteśmy w stanie Was upilnować, ale uprzedzamy, że surfowanie po internecie zajmuje dużo czasu i właśnie no, może to wpłynąć na Waszą niekorzyść. A tak naprawdę wiadomo, że jak dzieci biegają po parku, prawda, z telefonami, to nie jestem w stanie biegać za każdym i patrzeć, czyż. Prawda, przeszukuje zasoby internetowe, czy nie. Także to ma być przede wszystkim zabawa i właśnie to rozbudzanie miłości do literatury. Cóż, o regulaminie jeszcze. Znaczy, tam też jest ten przebieg gry opisany, że oczywiście ja jeszcze w dzień konkursu zbieram dzieci, przypominam im co i jak, ale już tutaj, prawda, informuję. Też mówię, że muszą przyjść do mnie, do biblioteki na kilka dni przed konkursem i właśnie sprawdzić, czy na takim próbnym kodzie, czy aplikacja działa. No bo też Państwo na pewno korzystają z narzędzi TIK na lekcji. To nie zawsze jest wszystko tak, jakbyśmy sobie, prawda, życzyli. Chcemy coś zrobić, uruchomić jakąś aplikację, a tu komuś nie działa, ktoś się nie może zalogować i zawsze to takie ta złośliwość rzeczy martwych się pojawia. Także o, to. I ogłaszamy konkurs w szkole, ale to nie jest tak, że wieszamy ogłoszenie i czekamy, że ktoś przyjdzie, tylko rzeczywiście ja wysyłam przez dziennik do wychowawców. Mój klub czytelniczy chodzi po klasach, zbiera zapisy, czy umawia się, że jak jeszcze klasa nie ma swojej reprezentacji, to ją poda jutro. Także po prostu rzeczywiście chodzi nam o to, żeby wszyscy wzięli udział. Znaczy, chociaż brały czwartoklasiści nie brali udziału, no bo to też trudno tutaj stawiać, prawda, czwarte klasy zestawiać i uczniów trzeciej klasy gimnazjum, no ale chyba, że udałoby się taką książkę znaleźć, która by pasowała do wszystkich grup wiekowych, ale raczej wątpię w to. Przechodzimy dalej. Gromadzenie pytań. Gromadzenie pytań. No, w naszym przypadku wyglądało to tak, tak jak mówiłam, znaczy ja przyniosłam swoją garść pytań i młodzież też miała, nie pamiętam już, czy mieli po pięć czy pytań przygotować. Usiedliśmy i po prostu wybraliśmy najlepsze, najciekawsze pytania. No takie. I na przykład kogo dotyczy opis, albo kto wypowiada te słowa. Oczywiście to były takie dosyć charakterystyczne rzeczy. Jeżeli ktoś czytał, to na pewno wiedział. Nie wspomniałam jeszcze dosyć ważnej rzeczy, bo też w regulaminie zawsze pojawia się informacja, że należy przeczytać książkę, ale akurat te książki, o których wspomniałam, mają swoje też bardzo ciekawe ekranizacje. I też należało zapoznać się z ekranizacją i z dodatkowymi materiałami, na przykład w przypadku niezgodnej, co to jest political fiction, albo trzeba było zapoznać się z biogramem Weroniki Roth, to jest autorka właśnie niezgodnej. Co ciekawe, właśnie ten biogram jeszcze w tamtym roku, nie wiem jak teraz, miał tylko wersję anglojęzyczną, także dla dzieci to też było wyzwanie, prawda, że coś tam musiały przeczytać w innym języku. Tak, jak już zebraliśmy najważniejsze pytania, takie najciekawsze, i takie też, które mogły tak zadziornie trochę przyłapać dzieci na tym, na przykład, że tylko obejrzały, tak, a nie przeczytały książki, bo nie wiem, czy są wśród słuchaczy fani niezgodnej, ale ten Erik, prawda, przywódca jednej frakcji, no, w filmie jest takim blondynem, ściętym na krótko, zakolczykowanym, no, tymczasem w książce długowłosy, ciemnowłosy mężczyzna, prawda, w przetłuszczonych włosach. Także no, to są takie detale, no, ale te dzieciaki, które rzeczywiście są zakochane w książkach, to wyłapują takie rzeczy doskonale. Skoro już mamy pytania, to teraz trzeba je opracować w formie elektronicznej. No, na początku może się to wydawać trochę skomplikowane, ale nie jest, bo teraz bardzo dużo osób ma
konto Google, prawda? Jak ktoś korzysta z Gmaila, to ma konto Google. I tam państwo mają możliwość wejścia na dysk Google i utworzenia dokumentu. I wpisuje się, prawda, pytanie, wkleja się obrazki. No właściwie można tak wszystko edytować jak w Wordzie praktycznie. I wtedy można taki dokument udostępnić, tylko trzeba, prawda, zaznaczyć, czy ktoś może ten dokument edytować, czy tylko odczytywać. No, oczywiście zaznaczamy, że taki dokument można tylko odczytać i pobieramy link do udostępnienia tego materiału. I tutaj chyba w tym momencie, bo ja też nie chciałabym się koncentrować, prawda, jakoś bardzo dużo czasu na tym, jak te linki się uzyskuje. Także nie wiem, może w tym momencie bym poprosiła informację, czy to jest dla Państwa ważne, czy nie, bo ja na przykład chętnie w tych materiałach takich, które Państwu podeślemy po spotkaniu, to mogę nawet, nie wiem, zrobić, prawda, skany, jak krok po kroku się wykonuje takie zadanie. Tutaj. Znaczy, nie wiem, czy w tym momencie. Czyli opisać to w tych dokumentach, chyba, tak? Tak, ale chodzi o to, czy teraz w tym momencie mówić o tym dokładniej, czy po prostu w tych dokumentach po szkoleniu to opisać? Chyba w dokumentach. Znaczy, ja bym była za tym, żeby to zrobić w dokumentach już. No, no dobrze. Bo w tym momencie chyba rzeczywiście na to szkoda czasu. Ale czy to jest proste? Po prostu klikamy udostępnij i pobierz link do udostępniania, tak? Aha, ale oprócz tego, że są dokumenty Google, to też Państwo na pewno znają mnóstwo tych tak zwanych wirtualnych tablic korkowych. I to są tablice typu Lino. Też te nazwy chętnie wymienię w tych dokumentach, które Państwu udostępnimy. Lino czy Padlet. Też do niedawna świetną taką aplikacją była aplikacja Blend Space, aczkolwiek ona od jakiegoś czasu nie działa, także nie będę tutaj Państwa wprowadzać w błąd, ale Lino i Padlet, super tablice. Piszę coś tak jakbym przykleiła karteczkę na tablicy, takiej zwykłej fizycznej tablicy korkowej i daję też udostępnij No i pozyskuje link, tak? Z którego potem można korzystać. Teraz co z tymi linkami? Ja znaczy jestem przekonana, że Państwo już te kody też generują, bo wiem, że one są modne, a Państwo są, prawda, w różnych tych takich grupach tajnych, facebookowych, też pewnie w szkole, w OK Zeszycie, w innych programach, także te kody są modne, ale to, jeśli ktoś nie wie, to króciutko powiem, że wpisujemy sobie w Google generator QR kodów i jedną ze stron jest qronline.pl. Wpisujemy adres www, wybieramy właśnie jakość kodu, rozmiar i generujemy kod. Pobieramy taki obrazek, który się Państwu wyświetla, prawda? Czy Państwo wiedzą tak, jak się z kodów korzysta? Czy może ktoś. No, ja tak myślałam, że pewnie jest to dosyć znany temat. Prawda? Zbieramy, nie wiem, 20 kodów do konkursu. Od razu mówię, że te kody, jak już wszyscy w grupie przetestujemy bardzo dokładnie, sprawdzimy, czy na pewno nie ma tam żadnej literówki, żadnej pomyłki, nic się nie pomieszało, nie usunęło, nie zdublowało, no to laminujemy. Dlaczego jest to tak ważne? No pierwszy nasz konkurs odbył się w strugach deszczu. Dzieci naprawdę
dzieci były przemoknięte do suchej nitki. No trochę w takich czasach też żyjemy, że się baliśmy zarzutów ze strony rodziców, czy nikt nie będzie miał pretensji, no ale na szczęście jakoś nie było żadnej afery, ale dzieci przemokły do suchej nitki, a kody zostały całe i zdrowe tam, gdzie były. I też tutaj warto wspomnieć o tym, że dzielimy się zadaniami. To znaczy tak, przyznam, że te kody, prawda, generowałam ja i opracowywałam też w dokumentach Google, ale już nie wiem, kwestie laminowania, na przykład zostawiłam dzieciom. Dzieci też wykonywały mapę, o której zaraz powiem dokładniej. No także chodzi o to, żeby te zadania w grupie, w klubie były podzielone, żeby nikt nie czuł się wykluczony, tak, tylko żeby dzieci były dowartościowane. Bardzo ważne jest dokładne opracowanie kartoteki. No pod kartoteką rozumiem to, co rozumie się w przypadku, nie wiem, egzaminu gimnazjalnego czy sprawdzianu szóstoklasisty, czyli to jest ten zbiór odpowiedzi. Jakie odpowiedzi uznajemy, jakie nie uznajemy, ile przydzielamy punktów. Dlaczego o tym mówię? Na przykład zamieściliśmy pod jednym kodem zdjęcie, nie wiem, jak wymawia się dokładnie imię, nazwisko, Zoukrawic chyba, to jest dziewczyna taka piękna, która grała Krystynę w Niezgodnej, prawda? No ale to było tak, że niektórzy mogli odpowiedzieć, że to jest Krystyna, niektórzy mogli odpowiedzieć, że to jest Zo, niektórzy, że to jest jedna z bohaterek. Także w takiej kartotece rzeczywiście mówimy, jakie odpowiedzi uznajemy, jakich nie punktujemy, prawda? I karty odpowiedzi. Te karty odpowiedzi to są karty takie puste tabelki, w które młodzież wpisuje swoje odpowiedzi, biegając właśnie po terenie szkoły. Czyli pusta tabelka, prawda, tylko wypunktowane są pytania. Czy jest możliwość zaznaczenia, nie, prawda, fałsz albo ABC? Coś w zależności od pytania. Teraz, jeżeli chodzi o tą mapę, to jest dosyć ciekawe. Tym zajęli się moi uczniowie, ale tak naprawdę dopiero zobaczyłam efekt finalny. Czyli wchodzimy na jakieś zdjęcia satelitarne, pewnie na Google Maps. Pobieramy skan, znaczy pobieramy obraz tutaj z mapą szkoły. Tutaj akurat ten ładny budyneczek tutaj. To jest moja biblioteka. Biblioteka w zasadzie powinna być sercem szkoły, ale jakiś czas temu nas przeniesiono do innego budynku. Piękną, wspaniałą, nowoczesną bibliotekę. Moje dzieciaki robiły tak, że po prostu zaznaczyły takie krzyżyka czy kółeczki na tej mapie. Mimo że im sugerowałam, że na przykład mogą pobrać z jakiejś darmowej, legalnej strony jakieś, prawda, autko, czy kosz na śmieci, czy kosz do grania, czy jakąś tam ławeczkę, prawda? I takie ikonki dać na mapie, no to dzieci się jednak zdecydowały na kółeczka, żeby było trudniej. No, ale to rzeczywiście, jak jeszcze nie mieliśmy maluszków w szkole, mogliśmy parkować na terenie szkoły, to nawet gdzieś tam za moją wycieraczką był jeden kot, który był gdzieś na jakichś tablicach z informacją o funduszach europejskich. Także tak się te kody wkomponowywały czasami w napisy. Także niektórych rzeczywiście było trudno znaleźć. No, ta mapa też była ładnie zalaminowana. Karty odpowiedzi oczywiście nie, no bo dzieci musiały po nich pisać. No i rzeczywiście podczas tej pierwszej edycji dzieci zmokły karty też, także niektóre w takich totalnych strzępach do nas wróciły, ale były czytelne. Dobrze, przebieg konkursu. To, proszę wierzyć, jest taki
A jeszcze chciałam podkreślić, że wszystkie zdjęcia tutaj, prawda, to rzeczywiście zostały wykonane u nas, żaden Pixabay ani inny serwis, tylko były u nas, prawda, te piękne zdjęcia porobione. Ale ten dzień prawda, kojarzy się wszystkim ze wspaniałymi emocjami, bo tak, o umówionej godzinie dzieci przyszły do biblioteki, zamknęłam je w czytelni. Zasłoniłam rolety, tak żeby nie dało się wyjrzeć na zewnątrz. No, żeby dzieci nie widziały, prawda, gdzie są rozmieszczane kody. Oczywiście zagadywałam młodzież, żeby kilkanaście minut spędziły jakoś w tej czytelni. W tym czasie moja koleżanka biegała i mieszczała kody zgodnie z mapą. Oczywiście te miejsca były wcześniej bardzo dokładnie omówione, skonsultowane. No, tylko że no, jestem przekonana, że gdybyśmy dzień wcześniej rozmieściły kody, to albo by zginęły, albo dzieciaki już by bez mapy je wynalazły. Także nie, no, to trzeba było zrobić na kilka minut przed konkursem. W tym czasie też no, inni organizatorzy szybciutko tą mapę umieścili. Można było już o określonej godzinie wypuścić dzieci, powiedzieć czas start, prawda? No i co było ciekawe, mówiłam przed chwilą, że starałam się maksymalnie jakoś te dzieci przetrzymać w czytelni, bo trzeba było im opowiedzieć właśnie troszeczkę o strategiach, prawda? Bo dzieci nie wiedziały na przykład, czy mają pracować same, czy w grupach, a czy można im na przykład sfotografować mapę. No, powiedziałam, że tak naprawdę decyzja należy do nich, bo właściwie mi było to obojętne, w jaki sposób dzieci będą pracować, bo ten konkurs to sprawdzał tak naprawdę nie tylko wiedzę, prawda, z lektury, z książki, ale też taką. No, był okazją do ćwiczenia pracy w grupach. I rzeczywiście pomysły były przeróżne, takie, których się nie spodziewałam. Na przykład jedna grupa, żeby nie wiem, uniknąć deszczu, może nie, a może z innego powodu, sobie po prostu porobiła tak zwane zrzuty ekranów, jak skanowała kody. Także dziewczyny, prawda, miały już wszystkie pytania zapisane w formie zdjęć na telefonie, usiadły sobie w korytarzyku gdzieś tam w bibliotece i rozwiązały i udzieliły odpowiedzi na wszystkie pytania. Niektórzy mieli na przykład dziewczyny, na przykład zleciły koledze, żeby biegał, prawda, i szukał kodów, a one się skoncentrowały na odpowiedziach. Niektórzy wszystko razem robili, także naprawdę no, ta pomysłowość dzieciaków to przechodzi pojęcie i wyobrażenie. No, takim naszym też celem ważnym było fotografowanie uczestników. Przyznam się, bardziej koleżanka się na tym moja skupiła. Ja bardziej tutaj stałam przy organizatorach, patrzyłam, czy właśnie obserwowałam ich pracę, a koleżanka fotografowała. Jaka była rola tych organizatorów? Ustawili sobie w holu biblioteki stolik, trzy krzesełka i jak ktoś przybiegał z kartą odpowiedzi, to notowali, pierwsze co robili, to notowali czas przybycia na metę. No i też w miarę możliwości na bieżąco sprawdzali pracę. Aczkolwiek potem i tak całą grupą pięcioosobową sprawdzaliśmy je chyba z dwa razy, żeby nikogo nie skrzywdzić. I co ciekawe, ten czas za każdym razem jednak przesądza o wyniku. Czyli tak, po pierwszy wynik, bo wiadomo, że jak ktoś ma 30 punktów, a kolejna grupa 28, no to ta, która ma 30, to wygrywa, ale jak jest tak na przykład, że jedna i druga grupa mają po 28 punktów, to nawet te 2-3 minutki różnicy jednak wpływają na wynik. Czy mam takie dwa parametry podczas oceniania?
tutaj Państwo sobie mogą obejrzeć kilka zdjęć z kursu. I rzeczywiście za każdym razem patrzę się na te zdjęcia, to jakieś takie pozytywne emocje się budzą, bo te dzieci piszą sobie na plecach, gdzieś tam kładą się na boisku, biegają. No, tak, bardzo dużo zdjęć tutaj nie umieściłam. Teraz tak, ja tak, mam takie skłonności, że mówię jak Katarynka. Bałam się, że nie wyrobię się, ale wiem, że bardzo, bardzo, bardzo szybko mówię i zostało mi dużo czasu. Ale to najwyżej odpowiem na Państwa jakieś pytania. Wiem, że takie się pojawiały. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o podsumowanie, takie podsumowanie pojawia się po kilku dniach, bo tak jak mówię, no nie chciałabym jakiejś klasie, prawda, obiecać, że wygrała, potem weryfikujemy odpowiedzi, prawda, bo na przykład zaznaczamy przy pytaniach, że liczy się poprawny zapis imienia, nazwiska i na przykład i przy tej takiej ponownej weryfikacji okazuje się, że wyniki się, prawda, zmieniają. Także nie. Po 2, 3 dniach jest ogłoszenie wyników, a poza tym ja zawsze, nawet naprawdę, jeżeli robię jakiś konkurs dla przedszkola, gdzie rozdaję jakieś kredki, które dostaliśmy od jakiegoś, nie wiem, wydawnictwa, to i tak staram się, żeby zawsze była dyrekcja, staram się wziąć aparat, żeby nasi uczestnicy byli docenieni, a co dopiero w przypadku takiego konkursu. Także staram się zaprosić dyrekcję, umawiam się na konkretną godzinę, rezerwuję sobie aulę na kilka minut. No i przygotowujemy stosunkowo niedrogie, ale są właśnie specjalnie dedykowane dla naszych uczniów nagrody. I tak, zawsze są to piękne dyplomy. Nie szablony pobrane z internetu, tylko dajemy tam prawda, jakąś okładkę książki. Ale też dajemy taki kod, który można sobie zeskanować nawet po latach, prawda? Nie usuwamy z tej zawartości z dysku. Można po latach sobie zeskanować i przeczytać coś miłego. Miłe gratulacje. Też podczas tych 2 edycji przygotowaliśmy takie nagrody kubki. No, niby kubek jak kubek, ale ten kubek też był właśnie z okładką książki, z nazwą konkursu, też z kodem, prawda? I też kryły się pod kodem jakieś miłe, ciepłe słowa. No i też były długopisy z nazwą konkursu. Także takie w tym konkursie ostatnim brało udział 5 klas 2, 4 3 i 3 klasy 7. Także no, trochę tych dzieciaków było i 200 zł nam wystarczyło, żeby te nagrody kupić. Także myślę, że pewnie jest to gdzieś tam w granicach możliwości finansowych szkoły. No ale jak nie, no to trzeba pokombinować się z jakimiś mniejszymi nagrodami. I tak, staram się też zawsze opublikować jakiś reportaż, prawda, sprawozdanie z wydarzenia w prasie. Robię to nie tyle dla siebie, co dla dzieci, bo jak dzieci pojawia się często gdzieś tam pytanie, prawda, a jak się udaje zainspirować, a dlaczego młodzieży się chce? Ja to akurat mam. Ja akurat mam taką sytuację, że brałam właśnie, tak jak pani Martyna na początku wspomniała, udział w Poczytajby i mam nastolatków, 15-16-latków, którzy, proszę mi wierzyć, naprawdę chłopcy lepili przez weekend koty z modeliny. To jest właśnie, mogliby tak naprawdę iść do parku, prawda, spotkać się ze znajomymi, a im się po prostu chciało przygotować kotki. Akurat mówię tutaj o takim chłopczyku, który mieszka, prawda, z tatą, z dziadkami, no i ta babcia mu wypiekała kotki po to, żeby mógł obcym dzieciom je rozdać. No, naprawdę, no, dla mnie to jest coś wspaniałego. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli, prawda, ja opublikuję taki artykuł na Facebooku szkolnym, na
stronie internetowej szkoły, jeżeli wyślę to do lokalnej prasy, czy sunę, prawda, gdzieś jeszcze ten artykuł, albo opracuję właśnie taki artykuł metodyczny i też zawsze gdzieś zaznaczę, że to nie jestem, że może jestem autorką tekstu, ale też korzystałam z pomocy młodzieży i po prostu sugeruję im to daję, no to po prostu oni przybiegają i chcą robić więcej. No w tym momencie już mają mnóstwo planów. Byliśmy na, nie wiem czy ktoś z Wrocławia jest czy nie, bo my jesteśmy z Oleśnicy, ja mieszkam we Wrocławiu, także zabieram często dzieci do siebie, do miasta, tutaj na wycieczkę. Byliśmy w Muzeum Pana Tadeusza, robiliśmy takie prace, zdobiliśmy papier technikum EBRU, no to dzieci pierwsze, no to proszę pani, my pójdziemy do tych maluszków i po prostu też im EBRU zrobimy. I to jest właśnie takie miłe, no bo ta młodzież moja rzeczywiście chce, no teraz mieli chwilę przerwy, nawet im zabroniłam się udzielać przez jakiś czas, bo pisali egzamin w tamtym tygodniu, ale już wybieramy się na Dzień Konia, będziemy robić animacje poklatkowe. No także naprawdę warto młodzież chwalić, mówić, że jest cudowna i wysyłać gdzie się da. Ja staram się też no, w dobrych relacjach być z prasą oleśnicką, także naprawdę po prostu piszę, że bardzo proszę, w miarę możliwości opublikowanie i nie wiem czasami, czy materiał też się nadaje, czy nie, ale tak naprawdę nic mi nie szkodzi. Spróbować, to wszystko się ukazuje, dzieci się cieszą i chcą więcej. Nie wiem, czy może coś powinnam teraz bardziej szczegółowo wyjaśnić, czy na jakieś pytanie odpowiedzieć. Właśnie tutaj ktoś pisze, że gimnazjaliści czytają książki. To jest naprawdę niesamowite zjawisko. Tak w tamtym roku, na Dzień Kota, robiliśmy akcję, no to dzieci pozakładały uszy, prawda, porobiły sobie ogony z rajstop i przez całą leśnicę nie szły. I właśnie to jest takie, no ludzie zatrzymują się, oglądają, pytają, prawda, z jakiej okazji, a my po prostu idziemy. Jesteśmy dumni. Ktoś się pytał na początku o kwestię bezpieczeństwa. Przyznam, że bardziej się bałam, no nie wiem, może takie czasy, że bardziej się bałam reakcji rodziców, czy na przykład czy rodzice nie będą na przykład zniesmaczeni tym, że dzieci przymokły, czy ktoś w domu nie kichnie i powie, że to przez nas. Nie wiem, właśnie tak chyba, a tego, że sobie coś zrobią, no w zasadzie i tak się po tym parku, prawda, poruszają na co dzień. Także chyba nic takiego. Zresztą też tak jak mówię, no moja koleżanka cały czas chodziła, prawda, z aparatem, fotografowała dzieci. No myślę, że gdyby coś tam się wydarzyło, ktoś by skręcił nogę, a to i tak się zdarza, no to inna osoba by przybiegła i powiedziała, czy podczas gry pojawiły się zadania sprawnościowe lub na spostrzegawczość. No właśnie, chciałabym troszeczkę utrudnić teraz kolejną edycję. Nie wiem, na przykład może połączyć to z rozwiązywaniem jakichś ciekawych zagadek, żeby to nie było takie, no coś na zasadzie, nie wiem, takiego jest, no nie może być escape room, bo escape room to zamknięty pokój, a czy chodzi o wydostanie się z pokoju, a nie o przestrzeń, ale chciałbym troszeczkę skomplikować te pytania. Czy kupuje Pani dużo egzemplarzy książki do biblioteki w tym przypadku niezgodnej? To znaczy, to jest tak, że ja, tak jak mówiłam Państwu, ja byłam po prostu zakochana w podstawie programowej dla gimnazjum, nie wiem jak Państwo. Znaczy, ja w ogóle kochałam gimnazjum i nigdy się nie zgodzę z opiniami, że to jest najgorszy etap. I no wiadomo, no dzieci są różne, tak samo jak i różne są maluchy. Dzisiaj też mieliśmy jakieś tam, prawda, zapanować, nagrywaliśmy film na konkurs i mieliśmy zapanować nad maluchami, to naprawdę łatwo nie było.
Także ci gimnazjaliści naprawdę nie są źli. Ja byłam zakochana w tamtej podstawie programowej, bo państwo wiedzą, że można było wybrać tak, książkę młodzieżową, książkę przygodową, książkę fantastyczną. Co roku jakaś miała się pojawiać propozycja dzieci i nauczycieli. I naprawdę skorzystałam z tego, że mieliśmy narodowy program, te 15 tysięcy do dyspozycji. I zakupiliśmy właśnie w 30 egzemplarzach Niezgodne, w 30 Persiego, Władcę Lwowu. Jeszcze czeka na może na kolejną edycję, bo właśnie jeszcze nie był przez nikogo czytany. I miałam nadzieję właśnie, że no skoro jakby idea tamtej podstawy programowej, tam autorzy, prawda, w tym obszernym wprowadzeniu, czy posłowie już nie pamiętam, pisali o tym właśnie, że w tych pierwszych czasach, prawda, w podstawówce, w gimnazjum młodzież tak naprawdę dopiero powinna się rozkochać w książkach, w czytaniu, a dopiero potem w szkole ponadgimnazjalnej bliżej już się zetknąć ma z klasyką, no to myślałam, że właściwie ta idea będzie gdzieś tam kontynuowana, a niestety no, wróciliśmy do ważnych może książek, ale propozycji książek do konkursu dla edukacji wczesnoszkolnej. No to bym musiała się nie tyle wiedzą bibliotekarza chyba posłużyć, bo tak, no, my mieliśmy takie dosyć duże dzieci. Ja pracuję 11 rok w szkole, miałam dosyć długą jeszcze przerwę wychowawczą, ale cały czas pracowałam z dużymi dziećmi, a teraz dopiero maluszki. Chyba bardziej bym się tutaj odniosła do swoich doświadczeń jako mamy. No moje dzieciaki prywatne, mam Tośkę w wieku 9 lat i Kajtka w wieku 6 lat, no to na przykład uwielbiam magiczne drzewo. Tak? Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki, czerwone krzesło. Nie wiem, może jakieś tam. O Państwu widzę, że też się swoimi doświadczeniami dzielą, także to też jest bardzo cenne, że właśnie ja też sobie z Państwa pomysłów tutaj skorzystam. Ale nie wiem, no, mój Kajtek, właśnie to taki chłopak, który lubi tak z jednej strony Franklina przeczytać i Elmera, a z drugiej strony już jest w stanie opowieści z Narnii wysłać. No, to moje dzieci po prostu bardzo lubią dużo czytać. Ale jeśli chodzi o wczesnoszkolną, ja w ogóle jestem zakochana w Elmerze, bo mi się wydaje, że w ogóle jest trudno o lepsze książki. One są tak ciepłe, po prostu tyle wartości uczą. Każda z nich jest taka niepowtarzalna, wyjątkowa. Tak samo chyba zresztą jak Franklin. Może coś takiego zrobić właśnie dla maluszków, nie? Coś takiego ciekawego. Zresztą jeszcze. Bo ja tak też nie jestem w stanie wszystkich pytań. Może pani Martyna coś wyłapała? Aha, kto się opiekował dziecikami też w parku? Znaczy, ja mówiłam, że nikt się nie opiekował, bo to nie jest park zewnętrzny, tylko to jest po prostu, mamy dosyć duży teren szkoły. Boisko, tak, z jednej strony sala gimnastyczna, z drugiej szkoła i z trzeciej biblioteka. I też. Gdzieś na drugi koniec terenu dzieci nie wypuszczaliśmy, żeby szukały tych kodów. Także nie był pod niczym opieką. Najmłodsze dzieci były w wieku 13 lat, także no, były gdzieś tam cały czas tak naprawdę w zasięgu naszego wzroku. Co najwyżej się mogły za drzewem trochę schować. A jak czasowo trwała zabawa, to jest tak, że to było w ogóle niezwykłe, bo dzieci. Tak naprawdę, tak jak, no nie, mi się w ogóle przebieg tej gry kojarzył troszeczkę z takie odważne może porównanie, mam nadzieję, że nikt tego źle nie zrozumie, z igrzyskami śmierci, prawda? Że trzeba było po prostu coś zrobić, żeby wygrać i przyjąć jakąś strategię, jakąś taktykę, komu ufać, komu nie ufać, prawda? A czy inni już przybiegli, bo. Wiadomo, no, jeżeli jeszcze nikt nie był na mecie, no to może jeszcze spróbujemy, prawda? Może jeszcze spróbujemy na jakieś jedno pytanie odpowiedzieć. A jeżeli
Może już okazuje się, że większość osób przybiega, to nie będziemy ryzykować, tylko też już oddamy, mimo że nie wiem, nie udzieliliśmy odpowiedzi na dwa pytania albo nie znaleźliśmy kodu. Także tutaj naprawdę ta strategia była bardzo ważna. Z tego co pamiętam, to 35 minut to chyba pierwsza grupa gdzieś tyle zajęło czasu, ale też niektórzy godzinę potrzebowali. No też wiadomo, pewnie zależy ile pytań, prawda? Co jest najtrudniejsze w przygotowywaniu takiej gry? Ja się potwornie się, szczerze mówiąc, bałam, czy uda nam się rozmieścić te kody w ciągu kilkunastu minut. Niby mieliśmy wszystko rozpisane, co na którym drzewie, prawda, na której oponie, na boisku, pod którą ławką, ale do końca nie wierzyłam, że to się uda. Natomiast na przykład bardziej stresujące okazało się to, że po prostu wstajemy rano, patrzymy czarno-szaro, gęste powietrze, będzie padać i nie wiadomo co robić, bo tak naprawdę no szkoda wszystko też przekładać od nowa regulaminy, prawda, od nowa daty, od nowa zwalnianie dzieci. No tutaj, ale udało się. Pytań mieliśmy około chyba 15, także. Jeden kod to tak, to jedno pytanie, bo tak, za każdym razem po prostu jak wchodzę w dokumenty Google, to daję tak, nie w dokument, tak, na dysk, to utwórz nowy dokument i daję pytanie, uzyskuję link do udostępnienia i po prostu przy nowym pytaniu już daję nowy dokument, żeby nie można było odczytać wszystkich pytań naraz, bo właśnie o to chodzi, żeby jak najtrudniej było. I czy można grę dostosować do zajęć lekcyjnych? Jeszcze się tutaj pojawia pytanie, to chodzi o to, żeby na przykład połączyć z lekturą? Czy właśnie teraz wpadło na pomysł, że można było klasę zaprosić na grę jakąś po egzaminie. Powtórkę z Persiego na przykład. Właśnie mają przeczytać jeszcze roku. Zrobiliśmy nieobowiązkową jedną na koniec. Trakcie zajęć taką grę przeprowadzić. No właśnie, właśnie. Właśnie tak, no przyszło mi do głowy, tylko wiadomo, że nie że ile zachodu nas kosztuje przygotowanie, prawda, lekcji, jak jest ich kilka dziennie. Także na pewno przygotowanie takiej super lekcji do swojej klasy zajęłoby bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu, ale myślę, że od czasu do czasu pewnie warto taką niespodziankę zrobić dzieciakom. No i właśnie tutaj Pani Bożena mnie zainspirowała do tego, że rzeczywiście można by było. Ale to już nawet pomijając czytelnictwo, chociaż ja wiem, że ono jest tutaj pewnie głównym tematem dzisiaj, ale to ciekawe, też można by było na pewno z jakiejś części mowy na przykład zrobić, prawda, czy z rymów. No, byłoby to na pewno coś ciekawego. Na noc bibliotek. No, tak, zapisaliśmy się na noc bibliotek. Chociaż mamy inne na ten dzień. Ja teraz aktualnie jestem na etapie animacji poklatkowych, także bierzemy udział w dwóch konkursach i po prostu przez parę godzin dziennie robimy zdjęcia. Też wybieramy się do przedszkolaków. Mam te malutkie oddziały przedszkolne, chcemy z nimi robić właśnie o koni. Także mam nadzieję, że jakoś też kiedyś będę mogła się z Państwem wymienić doświadczeniami. Nie wiem, ja jeszcze taką miałam propozycję. Nie wiem, czy może napiszę swojego maila, bo ktoś miał. Jakieś pytanie, albo chciał się wymienić jakimś doświadczeniem, to też proszę o maila. Z aplikacji poklatkowej. Świetny program.
piszę nazwę, wideo show. Szczerze, to nie wiem, nie pamiętam, czy to się razem pisze, czy osobno, ale to nie ma znaczenia żadnego. Bardzo łatwy, bardzo intuicyjny, wspaniały program, aczkolwiek jeżeli bierzemy udział w konkursie, prawda, pod patronatem kuratora oświaty, prezydenta Dutkiewicza, tam metropolity, to nie chcemy, żeby w rogu ekranu był napis wideo show. No bo to tak niestety działają te takie aplikacje, prawda, że wciskają swoje logo, gdzie się da. Także ja chciałabym tutaj. Nie chcę opuszczać tego ekranu, żeby nic się nie zamknęło. Ale jeżeli to jest też. Po prostu taki program darmowy, ale profesjonalny do montażu filmów. Ale jeżeli ktoś naprawdę chce, to nie ma problemu, będę mogła też. Pikpak, nie znam. Ale naprawdę ja w ogóle przejrzę sobie potem nagranie też z webinarium i też na pewno chętnie z pomysłów Państwa skorzystam. Świetnie, w ogóle też. Znaczy, ja korzystam, chyba że pani Martyna mnie tutaj przywróci do porządku, przywoła do porządku raczej. To też przy okazji, bo ja myślę, że tutaj też sporo pewnie polonistów może brać udział w szkoleniu. To też staram się w taki niekonwencjonalny sposób omawiać lektury z dzieciakami. I właśnie ostatnio, tak, Starego Człowieka i Mąż omawialiśmy w ten sposób, że dzieciaki po prostu przyniosły malutkie statywy, niektórzy budowali statywy z klocków Lego czy z plasteliny, przyniosły właśnie klocki Lego, różne piasek, muszelki, cuda, cudeńka i nagrywał właśnie filmik na podstawie Hemingwaya. Także z Balladyną mówiliśmy w ten sposób, że wycinały dzieciaczki, cały czas właśnie dzieciaczki, mówię o takich dużych dzieciakach, wycinały figurki, prawda, z papieru i przynieśliśmy prześcieradło, lampkę i robiliśmy teatr cieni. To właśnie ja się zawsze śmieję, że nawet takie osoby, które naprawdę nie przeczytały w życiu żadnej lektury, no to na tym egzaminie będą wiedziały, prawda, że która siostra, którą zabiła, prawda, albo jaki los spotkał Balladynę. Także no tak zachęcam do tego, jakiś ciekawy sposób omawiać. Witam Kamisz Szwaj też serdecznie. uwielbiamy. No, tak. Słychać panią? Słychać mnie, tak? Tak, ja A, słyszę. no to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania do pani Marzeny? O, tutaj widzę, że pani Ewa Wiątek pisze. A, dziękuję. No ja też bardzo dziękuję. Tak, bardzo dziękuję Pani Marzeno za prowadzenie w takim razie tego webinarium i Paniom wszystkim za bardzo aktywny udział, tutaj udzielanie się właśnie na czacie. Tak jak wspomniałam na początku, czy na czacie, bo już nie pamiętam, będzie możliwość sobie odtworzenia tego nagrania, będzie na naszym kanale CO na YouTubie, więc wszystko dokładnie będzie można powrócić do wszystkich wątków i tak jak wspominałam właśnie na czacie po tym spotkaniu webinarowym będzie też rozesłany taki tekst, który pani Marzena przygotowała właśnie na podstawie tego, czym się z nami dzieliła, właśnie jak krok po kroku, żeby było to tak na piśmie, przeprowadzić taką grę terenową. Więc spokojnie te panie, które dzisiaj nie mogły uczestniczyć, otrzymają to, a wy też również, żeby po prostu do tego wrócić. To też będzie umieszczone na naszej stronie, poczytajmy, więc zachęcam, żeby też tam zobaczyć. Też umieszczamy właśnie tam różne
różne relacje. Jak pamiętam, to też jest relacja pani Marzeny właśnie z tej gry. Gry właśnie, o której było właśnie opowiadane. Więc bardzo dziękuję serdecznie. Życzę dobrego wieczoru. Do widzenia. Do widzenia.